Partnerami programu Inspiracje są Praktiker Radom, Meblomax, Nowa Arte Iwona Krugły, Taparella, Sylpol, Windor, Bogusz Meble, Advermedia, Carzoni, Logis oraz Remar. Aneta Sowa, witajcie w Inspiracjach. Powoli kończymy urządzać pomieszczenia biurowe. Do zamówionych ostatnio foteli biurowych dołączają wykonane na zamówienie meble. I właśnie od montażu mebli rozpoczniemy ten odcinek programu. Zostawiasz tą ścianę czarną, to nic nie będzie? Na razie się nic nie dzieje, ale tutaj będzie wisienka na torcie. Ale jaka wisienka, o co chodzi? Zobaczysz później. No dobrze, no to chodź zobaczymy, co się dzieje dalej. A powiedz Iwona, dlaczego wybrałaś takie nogi? Oprócz walorów estetycznych, koloru, kształtu nowoczesnego, który nam pasuje do wnętrza, ważne są również walory techniczne, ale o to zapytamy się już pana Rysia. No właśnie, dlaczego akurat taka szerokość tej nogi? Są różne szerokości i wysokości nóg. Do tego stołu najbardziej pasuje nam 6 cm grubości. Wtedy ona, stół jest stabilniejszy na takiej nodze. A jaka wysokość jest najlepsza? Taka najbardziej. Standardowe nogi są stołe, 75 cm. I ta noga ma wysokość dopasowaną do naszego blatu. I tu jeszcze można regulować. A propos montażu, w tej chwili możemy zadecydować, na jakiej odległości noga ma się nam tutaj zaczynać. Mm-hmm. No ja myślę, że 2 cm, czyli jak najbliżej krawędzi blatu, to będzie dobra odległość. Stanowiska pracy nabierają realnych kształtów. Polakierowane blaty będą jedną z wizytówek w redakcji Zebry. Są tu jednak też takie miejsca, które meblami warto zasłonić. Szafa powstająca w dziale reklamy pomieści nie tylko dokumenty. Iwona, ale chyba nie zostawisz tak tego pieca. Co tutaj zaplanowałeś, żeby go ukryć? No pewnie, że nie. Jest tutaj zaplanowana szafa biurowa. Piec będzie ukryty w środku. Dodatkowo będą półki dostosowane pod dokumenty biurowe. Tak więc wszystko będzie niewidoczne, zakryte. Warto zaznaczyć, że przy zamówieniu mebli u stolarza pod wymiar możemy sobie je dostosować do konkretnego wnętrza. Jest to bardzo dużą zaletą przy mniejszych, większych wymiarach wnętrza. Wszystko można sobie dostosować. A to nie będzie jakiś problem, że ten piec zostanie zabudowany? Nie, dlatego że ten piec ma zamkniętą komorę spalania, więc będzie do tego dodatkowo do niego dostęp, więc to w niczym absolutnie nie przeszkadza. Do mebli jeszcze wrócimy. Tymczasem przygotowane wcześniej witryny w korytarzu właśnie wypełnia odpowiedni nadruk. Panowie już wyklejają naszą witrynę, ale powiedz, czy my moglibyśmy poradzić sobie z tym sami? Wyklejenie folii nie jest trudne, ale wymaga dużego doświadczenia i cierpliwości. Przy tak dużych powierzchniach ważne jest zastosowanie profesjonalnych narzędzi, dlatego zleca się to firmom, które się tym trudnią na co dzień. A czy to jest jakiś specjalny rodzaj folii, czy jak w ogóle nazwać tą tapetę? Jest to standardowa folia monomeryczna zadrukowana atramentami ekosolwentowymi, która charakteryzuje wysokie nasycenie barw i bezwonność. A co gdybyśmy chcieli ją zmienić, zdjąć, czy to będzie łatwe i czy nie zniszczy naszej szyby? Zdjęcie takiej folii nie jest żadnym problemem, ona nie zostawia żadnych śladów i usuwanie nie niszczy szyby, dzięki czemu często stosuje się ją przy kampaniach krótkookresowych, w przypadku jakichś promocji czy czasowych wyprzedaży.
Niektóre z foteli zamówionych w Meblomaxie już do nas przyjechały. Oprócz typowych foteli biurowych, postanowiliśmy także zaopatrzyć się w krzesła, które będą służyły nie tylko pracownikom, ale także gościom i kontrahentom Zebry. To miejsce służyć będzie m.in. do porannych kolegiów, zebrań z pracownikami, a także do omawiania kampanii reklamowych, z których korzystają i korzystać będą firmy współpracujące z telewizją. Good morning, sunshine. Tymczasem przenosimy się do pomieszczenia socjalnego. Trwa tu bowiem montaż mebli, przy których pracownicy firmy będą mogli cieszyć się z przerw w pracy. Nic tak bowiem nie poprawia humoru i wydajności, jak przerwa i kawa wypita w dobrze urządzonym wnętrzu. Aha. You might even get a call from Sting. Jednym z ostatnich elementów wykończenia redakcji jest oświetlenie, które jakiś czas temu wybrałyśmy w praktykarze. Teraz elektrycy z Remaru sprawią, że wystrój wnętrz będzie kompletny. Wybrałaś nietypowe, choć proste rozwiązanie, jeśli chodzi o oświetlenie. Powiedz, czym się kierowałaś? Kierowałam się głównie walorami użytkowymi. Pracownicy będą spędzali tutaj dużo godzin przed komputerami, więc światło musi być jasne, musi sprzyjać koncentracji. I przy okazji wiadomo, że też jakoś tu jest to zaaranżowane w sposób taki ciekawy, troszeczkę inaczej niż takie typowe oświetlenie biurowe. Oprócz tego ważną kwestią jest również to, że jest to żarówka energooszczędna, więc rachunki będą niskie i dbamy o środowisko. Ten element jest ostatnim, który montujemy w redakcji. Logo ze styroduru widoczne będzie tuż po wejściu do biura. Dopełnia wnętrza jak przysłowiowa wisienka na torcie. Nie chcąc przeszkadzać w ostatnich pracach, postanawiamy, że na fontannach będziemy świętować zakończenie remontu. I tak kończymy ten odcinek i tą serię programu Inspiracje. Mam nadzieję, że porady przedstawione w poszczególnych odcinkach będą dla Was świetnym źródłem inspiracji przy remontowaniu i wykańczaniu własnych pomieszczeń. Tymczasem zostawiam Was z efektem finalnym redakcji telewizji Zebra. Do zobaczenia!